Witam Was tutaj, cześć, cześć, wzorz. Jesteśmy tuż obok naszego nowego bambajowego mostu, który dzisiaj sobie rozbudujemy w kolejnym odcinku z City Skylines PlayStation 4 Campus. Tak, jesteśmy tutaj z Country Radio, tutaj, tutaj słyszycie. Mamy też Synthetic Down Radio na kolejną część odcinka, ale oczywiście ankieta, więc nie ma lepszego miejsca niż takie coś. I proszę bardzo, głosujecie w ankiecie na kolejne radio. Kolejne radio to, wracamy do początku, a mianowicie macie do wyboru albo City Skylines, albo Classic Radio, albo Cities Radio. Głosujcie w ankiecie. Dobra, no to tak, no. Ogólnie całkiem nieźle nasze miasto się tutaj miewa. Gorzej z kampusem, tak? No ale to jest kampus. Dobra, co tu dużo mówić? Czekaj, nie masz wody. Jakim cudem? Aha. To jesteś tak daleko, że ty nawet nie masz po prostu tej wody. No, przemysł chce się budować. Czytaj biura. Więc dajmy im tutaj miejsce. Dajmy biurom się pobudować. Proszę bardzo. Tak, tutaj właściwie mi to najbardziej pasowało. Tu oczywiście wyrzucimy. Tak, lubię robić dużo tych przejść, jakby ktoś zauważył, właśnie po to, żeby oni tu mogli się później budować fajnie. Dobra. Cyk, cyk. Tak, na razie sobie tutaj takie... Tak, klastrami tutaj sobie robimy tutaj, żeby to jakoś w miarę wyglądało. No ma, ty będziesz w tym kierunku, to ty będziesz w przeciwnym kierunku, czyli ty będziesz... Niech ci będzie. Okej. Tak, tutaj sobie to podłączymy, a tutaj... Czekaj, nie, właściwie to. Właściwie to nie w ten sposób. Czekaj, mam pomysł. Cyk, cyk, cyk i ten sobie tutaj będzie do tego zakręcać. Jak to ci się nie podoba? A teraz? Cały czas nie. A, i się jeszcze noc oczywiście trzeba robić. Dobra, to noc akurat już niech będzie, tak? To nie jest jakiś problem. Jest, skończyliśmy! Kurczę, 66 uczniów, studentów nam ubyło. Atrakcyjność plus 7 tylko. Jedną pracę naukową zrobiliśmy. Trzeba pociągnąć na prace naukowe. I mamy... Jakie mamy prace naukowe? Ludzkość przeciwko ćwierkom. Linia specjalnych innych produktów antyćwierkowych zainspirowanych ruchem działającym pod tą samą nazwą. Okej, okay, dobra. Aha, i nic więcej. No tak, bo nic tam nie widzieliśmy więcej. Dwie imprezy do party. W bieżącym roku studenci wykorzystali ponad 9 tysięcy białych prześcieradeł do organizacji imprez studenckiej. Pracownicy udziału utrzymanie zieleni przez wiele godzin po imprezie studenckiej doprowadzili ten do porządku, jak mówią, podczas uroczystości rzucono trochę jajek i rozbitych butelek. No to mamy akurat cały czas. Premia plus 4 za wymianę studencką. Czest na 7. Dobra. No to skoro tutaj nie zarabiamy, a mamy coraz więcej pieniędzy, bo ewidentnie, akurat to jest ewidentne, to niech się cieszą. Mają wszystkie, aktualnie wszystko mają teraz. No i jedziemy oczywiście tutaj z kolejnym. Najbardziej mnie tutaj właściwie zainteresowało teraz turystyka i hotelarstwo. Chociaż IT inżynieria, dobra, niech będzie. IT inżynieria. I to powinno lecieć. Dobra. A, tutaj pokazuję, na którym jesteśmy etapie. No to tutaj jest całkiem nieźle i możemy właściwie tutaj zacząć już zasiedlać to. Poza tym, że to jeszcze nie jest właśnie nasze IT. A to jest najważniejsze. To mamy nasze IT. I daj tutaj wypełnić, tak, bo to są biura. I te biura na razie robimy na wypełnienie. No tak, według mnie tutaj to całkiem nieźle wygląda. No i tak, tutaj mieliśmy to zrobić. Wyrównaliśmy teren, więc teoretycznie teraz powinien to ładnie tutaj wejść. Cyk, cyk, to wyjdź. Daj tutaj zakręt i... Ciach. Ładnie, ładnie. Na razie tutaj nie ma żadnych takich tych nowych dróg. Stąd... A stąd co zrobimy podłączenie? Czekaj. Stąd co zrobimy podłączenie tu i tu. No, będą mogli coś sobie pochodzić, jakby coś z naszych biur. Tu też dorzucimy na razie, żeby się mogli budować i oczywiście woda. Woda, która prawie wszędzie już tutaj jest. To też jest dobrze. Nasi studenci, mam nadzieję, że się pojawią więcej ich.
Czy też jest możliwe z tym, że już nam wszyscy pokończyli tą całą edukację. To też niestety jest możliwe, ale no, miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że jeszcze jest ktoś, kto tutaj by miał uczyć. Tak, tutaj bym się starał nie stawiać tego. Więc na razie postawiam sobie tutaj, no, w tym miejscu. I tak, ewidentnie ludzie się chcą budować, ale ewidentnie jeszcze mamy dwie rzeczy do zrobienia. Czytaj, jedna, po pierwsze. Tutaj mamy te bambaje. Tutaj mamy las. Nie, to jest już tak stare jak świat, a jednak cały czas cieszy, co nie? No. O kurczę, tutaj... Co tu się... Okej. Okay. A to jest ewidentnie poczta, to musi być furgonetka, no właśnie. Furgonetka, poczta zwalnia ruch. Tak. Co tu się... Co jest? Tu nie ma poczty i ja nie mogę. Ale zaniedbania wielkie. No, macie tutaj dwa urzędy pocztowe, powinno to nadrobić zaległości. No, ale tutaj jako nie powinien być już tak źle. A krematorium? Nie, na krematorium pamiętam, że postawiałem tutaj przy tym, jakby ktoś miał zawał w trakcie wykładu. Ale poza tym tutaj można by jeszcze jedno postawić. No to tak, tutaj jest całkiem nieźle. I ruch ogólnie jest spokojny, bo poza tym jest noc, to w sumie na jedno wychodzi. No, ale tak, pomyślmy, mamy dwie linie tutaj chciałem puścić. O, tutaj on już sobie tutaj spokojnie wjeżdża. Jedna ma być tutaj jechać tu właśnie w biura przyjeżdżać. To tą linię właśnie byśmy przypuścili, może tutaj przez to, o tak, przez te rejony byśmy przypuścili. I prawdopodobnie byśmy ją przerzucili tutaj jakoś na drugą stronę, tu by się zaraz sobie zawracała. To jest myśl. Nawet można byłoby zrobić tutaj właśnie pędzelkę. Albo gdzieś tutaj tak na spokojnie, o tutaj nawet na spokojnie czy coś. Tak, tutaj jakiegoś nie ma zbyt dużego ode mnie nakładu. Jak to ma dokładnie, konkretnie wyglądać? Ja nie mogę. Dobra, to jest dobry, dobry ten samochód jest, ja już go lubię. To tak, tutaj sobie zrobimy jedną tą linię, natomiast drugą linię możemy po prostu puścić, a ona miała jechać tutaj tędy i dookoła tego naszego handlu i później wracać tutaj sobie jechać do naszego kampusu. No dobra, to możemy na razie w ten sposób zrobić, że tutaj nie będzie nic zawracać. A tu jest ta jedna linia, która tutaj sobie zawraca dookoła tego ośrodka. Okej. Okay. Co jest z naszą muzyką? Nie mogę tego puścić. Tego akurat, to jest jedyne radio, które faktycznie nie mogę go puścić na antenie. Zrobili takie jedno radio. Fajne jest te radio, ale no niestety nie mogę go puścić, więc no cóż. Więc no cóż, nic nie podane na to. No ma, tutaj się to tak ładnie po prostu ciągnęło, to możemy nawet tutaj to pociągnąć jeszcze. Nie, ale tutaj to już zepsułem. Dobra, powiedzmy, że dotąd. Aha, i tutaj będzie gra mówić, że nie. To tak, to może tak. No, spodobało ci się to już w ten sposób, to już niech ci będzie. Dobra, no i dajmy tutaj sobie oczywiście, żeby się wszędzie budowali ludzie, tak? Bo tu akurat są te rejony, gdzie mają się ludzie budować wszędzie. Więc proszę bardzo. Tu się budować? Nie, tylko nie tutaj. I tak. O, mecz jest! Ja to słyszę. Tak, i on będzie siedzieć do postawienia halę z podstawą, żeby nie było. Zobaczmy. Nie widzimy aktualnie, co się dzieje na hali, no szkoda. Ale już widzę, że karetki podjeżdżają za ciebie hurtowo. Nieźle. Nieźle, a to jest tylko niby potopili się pewnie. Pewnie się potopili, no. Nie ma innego wyjścia. Tak, coś naprawdę ci studenci nam strasznie spadli, nie wiem o co chodzi. Komunikacja. Komunikacja, to jest może problem. Poza tym tutaj jest strasznie duży duch. To jest naprawdę strasznie duży duch. A, no tak, bo tutaj powinien ten pas być... Tu powinna być poprzeczna. To widzę. I chyba to też. No, to ona mogłaby być, no, rzeczywiście, jako poprzeczna. Okej, dobra. I tu macie jeszcze takie poprzeczną. No, a nie, tu aż tak daleko to nie musi być. Ale tutaj w tym miejscu to rzeczywiście może się przydać poprzeczna. Nie zmień kierunki, tylko ulepsz. No. No, nasz bambaj będzie wjeżdżać w tą uliczkę, więc to akurat nie jest zbyt duży problem. A do drugi będzie jeszcze jechać trochę dalej i tu będzie wjeżdżać.
A co nie? Drugi nie po prostu tutaj wjeżdżać. No tutaj tak dziwnie to wygląda, ale no niestety to tak faktycznie tutaj jeździ na okrągło. Jeszcze jakbyśmy to zrobili na odwrót, może byłoby lepiej. Zróbmy to na odwrót, dobra, zróbmy. Gdzie jest ten nasz przystanek? Tutaj? Okej. Ile ludzi tu jest? Ja nie mogę. Tak, tu naprawdę jest strasznie dużo ludzi, bo... No, tutaj całkiem dobrze to już działa. A, o to biegało! Dobra! Teraz to ma większy sens. To tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. Tu będzie po prostu jeden pas faktycznie na tego bambaju, żeby on tutaj mógł sobie pojechać po prostu. Nema, no i jest dobrze. I jest git. Okej, chyba się skończyło. Dla nas wygrana, no mam nadzieję. Wygrana! Gituwa! Czyli zrobiliśmy jeszcze trochę więcej pieniędzy. Świetnie. No ma świetnie, no tak ja lubię te kastelony, bo to właśnie fajnie tutaj robi tą atmosferę, co nie? No. Dobra, jak tutaj się to budują te budynki? Okej, one się powoli budują. Świetnie. Edukację postawiliśmy tutaj. Tutaj, no tutaj nie mamy akurat. Tu faktycznie nie mamy żadnego. Tak, tylko przy tej. Nie to miasto. Tak, nie to miasto. Przy tej drodze mogę stawiać budynki. Okej, dobra. Tu sobie postawimy faktycznie to. A jak ze średnią? Ze średnią, w sensie tą średnią. No, też tak trochę kiepsko to macie. No ma, no i sobie pójdźmy naszą pierwszą linię. Ta linia jeszcze, czekaj, ona tutaj jedzie od handlu. Czyli ona jedzie tu i tu będzie tam sobie jechać dalej. Co jest z wodą? No nie, znowu upadamy przez wodę. Przez jakieś problemy. Okej, brakuje nam wydobywania. A my ciągniemy wodę tutaj. Dziwne, że rzekłem tego. No dobra, niech będzie im. No, tutaj niech wydobywają spokojnie na naszą wodę. Jesteśmy na minucie z ludźmi, ale to tak widziałem, że tutaj ludzie trochę zaczęli obumierać, niestety. Muszę pamiętać, żeby w połowie odcinka zmienić na drugie dane albo coś. Znaczy, wy mi nie przypomnijcie o tym, bo nie macie jak, ale ja będę pamiętać. No, mam nadzieję, oczywiście. To tak, no wiadomo, tu będzie jechać sobie i tu. Tu byłoby dobrze, tu byłoby miło. Zrobić ten przystanek. W sensie, że to po prostu przejeżdżało sobie dalej. Dzięki temu będziemy mieli tutaj ładne dojście i nasz bambaj tutaj... Właśnie się zastanawiam. Bo możemy sobie albo puścić po jednym torze i jeden tor będzie tutaj po prostu zawracać się naokoło, albo będzie jakaś pętelka jedna tutaj na krańcu wszystkiego. I z jednej strony jedna i druga idea, pomysł jest fajny. Tylko nie wiem, co lepsze. Z drugiej strony to tutaj by miało tak zwiedzać właśnie. No, to puścimy, żeby tutaj jechał, tutaj, tu sobie może niekoniecznie niego przyciskać. No bo właściwie można tutaj przycisnąć, tutaj, żeby sobie zjechał. Tak, tu sobie zjedzie i tu dojedzie do tego naszego tutaj, tej hali. Albo od tej strony dojedzie do tej hali. Chociaż od tej strony byłoby lepiej. No. Tak. No ma się oczywiście zrobiła noc. Na razie zróbmy, w sensie zróbmy, żeby cokolwiek tutaj dojeżdżało na tą stronę, tak jak kawałek bambaj, to jest podstawa, tak. To jest chyba podstawa i to chyba wszyscy wiemy oczywiście. No, tam podłączone. Tak, tu na razie jeszcze te ścieżki nie sobie pozwalają wszystkie. Z wiadomych przyczyn, tak? Bo puścimy bambaj tutaj. Więc dajmy, żeby nasz bambaj ruszał stąd. No na razie on tak wygląda, no, później po to nie wiem, trochę będzie inaczej wyglądać. Jeżeli chodzi o te kształty, tak. Dobra, i tutaj, no jak naj... Jak dla mnie byłoby jak najlepiej, gdyby on tutaj, o właśnie, w ten sposób wykręcił. Gdy się nawet nie przyciśniesz. No tak, jak się nie przyciśniesz, no to co, no co powiedzieć, no. Będziesz inaczej jechać. Tak, poza tym tutaj byłoby chyba rzeczywiście lepiej, gdybyśmy stąd go poprowadzili. I stąd będzie tutaj wjeżdżać. Okej. Cyk i cyk, proszę bardzo. Natomiast... Stąd... Tak, stąd bym chciał, żeby on typ... No, tutaj musimy kawałek prosto, żeby już faktycznie... Natomiast tutaj później sobie damy na wykręcanko. Tutaj pod tą ścieżką byśmy przyjechali. To będzie trudne, ale zróbmy to.
A ja wiem, czemu tu jest trudno, bo tu jest jeszcze górka się zrobiła. No, zróbmy, żeby nie było górki. Czy górka mi się skojarzyła z pewną osobą. Mhm. No i tu dajemy sobie, żeby to wyjeżdżało. O, no i bambaj. No i tutaj sobie damy, żeby właśnie jechał. I tu będzie... Może niekoniecznie... Niekoniecznie w tym miejscu. A może właśnie lepiej byłoby, gdybyśmy dopuścili... Czekaj, tędy. Okej, to znaczy, że mam przyłączyć radio też przy okazji. O, jak ja dawno tego radio nie słyszałem. Może tak, że właśnie do odcinków nie nagrywam. Ostatnio mało. No i tu sobie dociągniemy oczywiście naszą ścieżkę dowodową. A stąd będzie jechać sobie tędy. O, tak. Tak, 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 dokładnie. I stąd właśnie tutaj jest ten nasz patrzuś. No, to sobie będzie tutaj jechać. Czekaj, tutaj nie chciałbym, żeby to było jakimś głównym punktem. Okej. Tak, tu będą jeździć dwie linie. Tu jest, moje założenie jest takie, żeby tu puścić góra dwie linie, bo też tutaj wiadomo, to jest kampus, nie chcę tutaj robić sobie jakiegoś centrum przesiadkowego, czy cokolwiek. Na pewno będzie tutaj dużo ludzi z tego korzystać, tak? To akurat nie wątpię, ale... Ale nie chcę, żeby to było jakieś nie wiadomo co. No mam tutaj, tutaj i tutaj. I tu jest drugie miejsce na drugi bambaj, zróbmy. Ale ładnie wyszło z No, dobra, poza tymi torami. Ładnie, ładnie wyszło, tak, krzywe tory. Wyszły tam krzywe tory, dosłownie krzywe tory. Czy teraz musimy naprawiać ścieżki, które wszystkie popsuliśmy. Naprawiamy ścieżki i wracamy normalnie do odcinka, czyli na playu. A, to jest ta ścieżka. No, bardzo prawdopodobne. Tak, teraz to ludzie będą mogli chodzić tymi ścieżkami, więc właściwie nie będę tutaj aż tak dużo kręcić też. No ma akurat tą. Sobie tu puścimy górą, bo o to mi tutaj chodzi. Tu sobie nie przechodzić górą. Albo i nie będzie sobie przechodzić górą. Kto wie, raz, dwa, trzy. No teraz powinien przejść. I stąd będzie iść sobie, czekaj, tu i tu. No ładnie to doszło, ładnie. A, tu ci przekazywało przejście, no to jeszcze lepiej. Natomiast oczywiście tutaj przejście będzie jeszcze tutaj. Czekaj. No jak zrobić, żeby było na drugą stronę? W sensie, żeby było podobno. Ja nie wiem, czy się da. No ma, niech już ci będzie, że jest na jedną stronę. Wygrałeś tą walkę, ale tylko tą. No ma, no i ogólnie całkiem nieźle już wygląda. No. No ma, no to teraz możemy puścić pierwszą linię bombajową tutaj w te rejony. Co jest na pewno dosyć dużą nowiną, bym powiedział. Tak, tą linię trochę mi brakuje, żeby ona tutaj... Wjeżdżała i ty gdzieś zawracała mi. Nawet po prostu robić sobie takie kółko. No trochę mi tego brakuje, nie powiem, że nie. Ale też z drugiej strony, gdzie ona by miała tutaj jechać niby. Tu nie ma miejsca, dobra, niech już będzie tak jak jest. Zróbmy najpierw tą pierwszą linię, tą handlową. Która jedzie tam faktycznie. Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy puścili stąd tych ludzi do tego, a handlową do biur. Nie, to nie ma sensu. W sensie... Handlowa do biur to nie ma połączenia. A jakby coś się przesiądą. No właśnie, jakby coś się przesiądą. No to tak będzie jechać sobie stąd handlowa. O, tu idealnie pod zajezdnia. No to będzie dobra linia. Jak od zajezdni zaczyna, to będzie ładnie, to ładnie się rozjadą bombaje na początku już. Więc już z automatu mamy punkty. No tutaj jest niestety blisko przystanek, ale już niech będzie. Tu jest kolejny i tu jest też kolejny, ale tutaj akurat te dwa mogą być faktycznie blisko siebie, tak? To jest co innego. Później przejeżdżamy tutaj dosyć długą wycieczkę i dojeżdżamy tutaj. I tu zapomniałem, no niestety, robić ścieżki.
Dać po prostu ścieżki, żeby oni tutaj mieli też jakby coś jak dojść. Bo chwilowo tutaj do tego przystanku jest tutaj po prostu wprost idealne dojście. Niekonwencjonalne, w sensie, że nie trzeba iść dokładnie tak jak gra każe. A ja go nie wykorzystałem. No, tutaj oczywiście też zrobimy jedno, tak, ale... I prąd też zaraz wam oczywiście dociągniemy, tak? Prąd jest tutaj. Dobra. Dajmy sobie prąd tutaj. Tylko tak to wyłącz. I daj na jeden do góry. Okej, okay, proszę bardzo, mamy to podłączone. Wracamy do naszego bambaju tutaj, który sobie ciągniemy. Strasznie się... Gdzie mnie zbiło? Dobra, to sobie włączę lampki trochę. I czekaj, jak telewizor sobie ściemnie. Bo to może... bo chcę, żeby moje oczy... Chociaż w teorii dotrwały do jeszcze do kiedyś. Dobra. No i tak, jedziemy sobie stąd, to tak, jedziemy sobie pod biurami. Tutaj mamy pierwszy przystanek, proszę bardzo. No i przez skrzyżowania chodzi ogólnie, tak? Tu akurat jest dosyć blisko, są te skrzyżowania, to już będzie się trochę częściej zatrzymywać. Ale na co tam, akurat są i tak dosyć długie te przystanki. To jest po prostu idealne miejsce na przystanek i wjeżdżamy w nasze te. To będzie przystanek, ja wam już mówię, to będzie hit plus, ta część. Możesz kupić nowy kawałek ziemi, no ma świetnie. No i tu będzie kolejny przystanek i tak właśnie do tego przystanku nie ma dojścia, w sensie nie opyla im się teraz tutaj chodzić. Musimy zrobić tak, żeby im się opylało. Czyli stąd tutaj dojście. I tutaj stąd z boku też dojście. Tak, w ogóle szkoda, że nie mam żadnych nowych wydziałów. Nie wiem, jak się wydziały nowe robi. Nie jestem do końca przekonany. W sensie zaraz sprawdzę, bo tam jest napisane na pewno. Na wydziałach właściwie. Powinno być napisane, co trzeba zrobić, żeby je móc postawić. Dobra, dojeżdżamy dalej tutaj. Co jest z prądem? Teraz jest coś innego z prądem. Teraz nie mamy prądu. Oto to coś nowego. Pamiętaj, to coś nowego faktycznie. A nie, na pewno na elektrominowej teraz na pewno nie postawię. Bo tam jedną tak fajnie wcisnąłem, że to jeszcze chwila i... A mi się tutaj zbyt bardzo im spodoba. No, to dojeżdżamy tutaj. Tu będzie kolejny tu przystanek. Tak? No i na razie tutaj na jednym lub drugim, na razie na tym dalszym. Proszę bardzo, będzie dojeżdżać sobie. Dobra, tutaj. Tutaj, tu w miarę podobnych miejscach, tak? Stąd tu niekoniecznie, bo tu jest zaraz ten przystanek. A tutaj będzie ten przystanek, tak? Bo tu jest oczywiście ten, że miejsce przesiadkowe. Mhm. No i tutaj też nie będziemy tego wrzucać na siłę. Chociaż tu możemy postawić przystanek, tak? Bo tu był w tym miejscu faktycznie. A teraz będą mogli sobie dojść trochę jakby coś. Jak już im będzie się chciało. No i tutaj oczywiście przystanki po drugiej stronie takie samo jak w tych samych miejscach, gdzie powinny być. Tutaj, tutaj. Może poza tym jednym. Tu będą obydwa w tym miejscu. Po prostu one będą tam lepiej funkcjonowały tutaj. Ile? Co to za kupa jest? Czekaj, bo ta linia nie została skończona. Kurde, nie mogę zobaczyć. Nieukończona linia. Dobra. Ale... Czekajcie, zróbmy pauzę. Ja jestem po prostu ciekawy, ile ludzi tutaj na to jedno połączenie czeka, co nie? To jest góra ludzi. To jest naprawdę kupa ludzi. To jest aż zaniepokojące. A nie, tutaj też zrobimy w tym samym przystanku. W miejscu. Przystanek tutaj. Zróbmy tutaj miejsce do przesiadki, jakby chcieli już właściwie. Jeśli. Jakby już i jeśli już. Dobra, tutaj przypominamy przystanek, bo byłby trochę już zbyt blisko. Dobra, linia skończona. Powiedz mi, ile ludzi... Czekaj, to jest 67. 323 osoby. 860. 468. Ta linia to jest jakiś apogeum ludzi, którzy czekają na bambaj. To jest, nie, to jest przegięcie. Znaczy, pierwszy bambaj, który jedzie na linię. Czekaj, gdzie jedziesz? Na przystanek, który jedziesz? Na ten, no to nawet na ten, proszę cię. Ty będziesz
z automatu będziesz pełny. Ja nie mogę. Do czego to doszło? W ogóle, jak jest czasem na odcinku? Okej, okay, myślę, że 5 minuty odcinka, no, nie jest aż tak źle. Ale musimy pamiętać, że dzisiaj musimy postawić kolejną halę sportową, tak? To jest pewne. To jest akurat pewne. No i właśnie, jak jeszcze zrobię tego przegląd akademików? Nie, one nie są zupełnie pełne. To nie, mało. Czekaj, a właśnie, mieliśmy zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby były kolejne wydziały. A tu jest popularna, natomiast wydziały. Osiągnij poziom popularnej. Prestiżowej. Okej, okay, dobra. A, bo tu jest szkoła turystyczna i hotelarstwa. Osiągnij popularną. Pomnik, klub siatkówki, laboratorium medyczne, politechniki. Trzeba dobić do prestiżowej, żeby zacząć w ogóle o czymkolwiek teraz myśleć, z tego co widzę. Sala gimnastyczna. 30 osób. No to nie jest jakoś strasznie też. Stołówka. Może tamci marudzą, że tam nie mają. Ja bym marudził. Będę szedł, ja bym marudził. Że tutaj nie ma. Bo to jest takie przegięcie, że tutaj nie ma. Nie ma, to do dupy mi tutaj tą stołówkę. Może faktycznie to jest lekkie przegięcie, że nie mają stołówki w głównej, centralnej części. No, no właśnie. Dobrze, róbmy ją sobie tutaj z tej strony. O, tego nie kojarzę. Bo to nie wystyd. No tak. Stołówka. No, tylko trzeba dociągnąć dzielnicę. I dawaj naszą stołówkę. Stołówka i fontanna Politechniki. Fontanny akurat nie będę na razie tutaj nigdzie wrzucać, tak? Otwarta sala i to Politechniki jest już jedna. Okej, no dobra, to nie mam zbyt dużo nowych budynków do postawienia. No, już żadnego nowego poziomu, co jest dużym problemem jak dla mnie. No i tu dorzućmy oczywiście drzewka, żeby to zazielenić. Tutaj nie wygląda ta stołówka, jakby nie wiadomo gdzie była i nad wodą. Tylko ona była tutaj w lesie. Te drzewka później się tutaj zrobią, żeby normalnie wyglądały, tylko na razie tutaj jeszcze przed chwilą była woda, więc właściwie gra nie wie jak się zachować. No, macie stołówkę. I trzeba po prostu na kolejne poziomy tutaj próbować wbić. A tutaj, czekaj, no prace naukowe, no idą niby, idą, czarno to idzie, ale idzie to. Ludzie przeciwko ćwierkaczom. Drzazgopłot chyba znowu wszedł. Okej, okay. Dobra, ale mieliśmy zobaczyć nasze to. Mamy jedno to, nie, teraz by się przydała hala koszykarska. Okej, okay, hala koszykarska też jest dosyć duża. I tu byśmy sobie ją postawili, tak? Bo tutaj będą się ciągnąć jeszcze akademiki prawdopodobnie. Taki mam plan. Czyli jakbyśmy postawili tutaj zamiast tego, jak tutaj sobie to skręca, to może i byłby nawet lepiej. Na pewno by prestiżowiej wyglądało. Dobra. Proszę bardzo. Mamy kolejną halę sportową. Panie, panowie. Cyk, cyk! Hala koszykarska. A właśnie, jakie jeszcze mamy hale? Mamy już wszystkie blokowane? Nie. Mamy dalej stadion lekkoatletyczny. No, on jest jeszcze większy. Dobra, no on tutaj się nie zmieści, to nawet nie boję się, że po prostu nie postawiliśmy. Stadion baseballowy. No, on by się zmieścił. Ale baseball jest w Polsce, człowiek. To się tak czy siak go postawimy, tak? Bo to jest City Scan, jest tutaj. Jest znaczenie, dla jakich krajów to byłaby dobra gra, tak? A poza tym chcemy zobaczyć też wszystkie rzeczy, które są w tym dodatku. No, ale to jest akurat trochę głupie. No, ma trochę tak do kitu wygląda, jak tak się zjeżdża. A tutaj ta hala koszykarska jest postawiona tak... No tak trochę, tylko to troszeczkę do góry strasznie. No ma, to sobie tak zróbmy. Okej, okay, no i już jest od razu lepiej. W sensie tutaj sobie kawałek puścimy prosto, tak? A tutaj gdzieś zaraz po prostu sobie zrobimy, żeby to skręcało. O, no nie jest aż tak źle. Natomiast ta droga, w sensie nasze bambaje tutaj. O, one będą tutaj sobie wierzyć chyba. Pod tą halę. Jak najdłuższy tunel oczywiście. Tak, i tutaj będzie dosyć długi ten tunel. Albo gdy potem gdzieś tam będzie wyjeżdżać. Ale to na razie jeszcze nie będziemy pracować. No ma, tak, tu widzę, że już ludzie czekają.
W ogóle pokaż mi przystanki teraz na całej linii, bo dopiero w niektórych miejscach się dopiero pojawiły. Tutaj 5, 1, 21, okej. Okay. Tutaj nawet zaczęli się pojawiać. No nie, metro trzeba będzie zainwestować, tak, żeby nie było. Metro pojawi się w kolejnym odcinku w tym mieście. Bo w tym to jeszcze nie ma dla mnie zbytnio sensu. Ale będzie. To jedna linia, którą mieliśmy zabić. I ją właśnie robimy. Tutaj. Tu i tu. Tu i tu. I tu miało to przejechać dalej górą. Bo ja wolę górą. Raz, dwa, trzy. Tutaj dojedziesz sobie. No da, nie jest aż tak źle. Tutaj. Tak, tutaj sobie przejedziesz kawałek. O, tu jest ścieżka. Tu jest ścieżka nawet rowerowa. O właśnie, przypomniało mi o tej ścieżce. Dobra, to za chwilę o ścieżce pogadamy właściwie, w sumie racja. W sumie to jest dosyć duża racja. Ścieżka parkowa, nie, mnie interesuje ścieżka. Ścieżka rowerowa. Dobra, trochę się przycięło, ale poszło. Dobra, proszę bardzo, tą ścieżkę dowodową. Nie wiem jak tutaj to wyjdzie, więc tak to zrobiłem. O, i tutaj będę to sobie wykręcać. Tak jak mówiliśmy, że tutaj sobie zrobimy po prostu. Żeby to sobie wykręcało. Poczekaj. Czekaj. Było przez chwilę dobrze. No ale nie, poczekaj. No a już niech będzie nawet w ten sposób. Tylko żeby teraz tutaj mi to ładnie tutaj weszło. Czekaj, tylko daj dowolna, jest dowolna. Dawaj. Tu wykręcisz. Tutaj daj, pójdziesz, spokojnie, pójdziesz. Ja ci to mówię, pójdziesz. No niestety parę budynków pójdzie, tak? Pójdzie siedzieć, ale no. Ale liczy się bambaj. I dajmy tutaj im ścieżkę, żeby się cieszyli, żeby mieli coś ze swoim. Albo nawet stąd być mógłbym puścić tę ścieżkę. Macie ścieżkę. No, ta ścieżka zrobiona, to możemy włączyć play. W sumie nie wiem, czemu zrobiłem pauzę, ale dobra. Budować napięcie zawsze można. Tak, tu jest przystanek i tu będziesz sobie wyjeżdżać. Tak, tutaj? Tak, tutaj jest trochę niekonwencjonalnie zrobiona ta droga, ale niech będzie. Będziesz sobie wyjeżdżać aktualnie tutaj gdzieś. Tu. O. No i na razie, w sumie tutaj to możemy dalej nawet pociągnąć już, bo tutaj nawet widzę, że przemysł się chce budować. Nie ulepszy. W sensie, myślę, ale nie w tym sensie. Tak, w teorii, owszem, zgodzę się z tym, ale nie. Ale no bez przesady. Dobra. I tu sobie należy z tym po prostu pętlę na koniec. Na dowolnej oczywiście, znaczy. Cyk, cyk, cyk i cyk. No, ładnie wjeżdża. I dajmy, żeby się mogli budować. Biura do boju. Cyk i cyk. Proszę bardzo. Nazwa oczywiście dla dzielnicy z biurami. Nie wiem, czy już ją pisaliście, ale tego tak oczywiście, jakby coś mówię. Dobra, no i tak, nasz bambaj będzie mieć tu przystanek. Kolejny damy go gdzieś tu. Kolejny będzie też dosyć blisko, ale no. No tutaj będą akurat dosyć blisko te przystanki. Tutaj do przesiadki, pomiędzy jedną a drugą linią. Tak, tu jest akurat dosyć niezłe na pewno miejsce do przesiadki. Później tu. Chociaż tu jest coś daleko, bym powiedział. Dajmy tutaj po tej stronie, tak? Przed przejazdem. Tutaj. Tak, jak wcześniej było cały czas, były przystanki, tak tutaj teraz daleko od siebie. No tak wyszło. Tu będzie kolejny i tu, żeby właśnie było dalej do tego.
Tak, tu są tłumnie ludzie, tak, czekają na tym przystanku. To powiedzenie tłumnie to też jest tutaj trochę błędne, ale to jest bardziej niż tłumie. Z czemu ja tu nie mogę dociągnąć? A, albo się zapisywało, albo coś. Co? Okej, okay, coś się musiało mocniej przywiesić, bym powiedział. O, wbiliśmy kolejny rok. Dobra, coś nowego. Skylines of Angry Clashes Return to of Max the Find. Nowa gra wideo łącząca wiele gatunków z ekscytującą kampanią dla jednego gracza. Czy okaże się niezwykle dochodowym hitem? Utworzone prace naukowe jedzą rybę. Kompleksowa analiza kosztów i korzyści związanych z turystyką rybacką. Zdobyte sportowe trofea, no! Uczniowie wykorzystali rabaty kwietnicowe na kampusie w roku wykonania wieńców laurowych jako dopełnienia stroju na imprezę studencką. Okej. Ludzi cały czas tracimy niestety. Atrakcyjność cały czas rośnie. Prace naukowe również. Jak to wbić kolejny poziom? No nie wiem. No, a teraz powinno już pójść. No nie wiem, czemu tutaj nie chciało się to wrzucić. Będzie jakiś błąd tutaj, jak się zapisywało to, że wbiliśmy kolejny poziom w kampusie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, tu sobie na razie zawrócisz w ten sposób. Tak, tu będą... Dobra. Za często te przystanki jednak trochę przeczęste były. Tu macie kolejny. Co trzecią przecznicę już niech będzie. Ale nie aż tak często. No a tutaj dojeżdżę z powrotem do tego. Ja pewnie już jest czas się skończył do nowego odcinka. Jakbyście się zastanawiali, gdzie ten popyt na ludzi wykorzystamy, to ja wam pokażę zaraz. Jest takie po prostu jedno miejsce, gdzie my go wykorzystamy. Tam będą się na razie ludzie budować. No a tu widzę, że byłoby trochę zbyt daleko, więc tu faktycznie dorzucimy dwa przystanki. Tutaj. Tutaj i tutaj. No, mamy kolejną linię. Tak, ludzi zacznę osiedlać w tymże rejonie jako studenckie, ale apartamenty już. Apartamenty studenckie tak, żeby tutaj to po prostu ładnie wyglądało. Chociaż jeżeli mam być, to właściwie jedna ma, dorzućmy. Bo tutaj są te IT i w ogóle, ale tutaj w tych miejscach, gdzie się nie mieści IT, albo nie może być aż takie ładne, równe i proste, to dorzućmy, żeby się ludzie budowali właściwie. Tylko tak, jak tu się ludzie mają budować, to trzeba dorzucić... zobaczcie się raczej budować od razu. Edukację. No tak, średnią tutaj wrzucimy sobie. Natomiast taką podstawową, czyli społeczną tutaj właściwie, to jest społeczna. To tutaj. A, i tutaj się już można było usunąć. No to też dobrze. No i tutaj z tego co widzę, to się będzie budować powoli. Tak? A nie, oni są tacy z niższych tych kategorii. No, to rozłożyliśmy. Dajcie, czy mi się dobrze wydaje, że w opcjach, gdy wyłącz rozprzestrzenianie się ognia. Jakim cudem to się zapaliło? Tego nie chciałem robić w tym mieście, bo stwierdziłem, nie no, przecież to chyba naprawili. Ale jak widzimy, nie naprawili. Bo to kosztuje kupę forsy, tak? 150 tysięcy. No, niech już mają się cieszą. No, jak jest czasem? 39 minuta odcinka! Dobra, kończymy to. To ostatnio na dzisiejszy odcinek rzeczą, to jest sprawdzenie linii oczywiście, ale to za chwilę. A jedną z ważniejszych i w tym momencie dla mnie ważnych rzeczy jest... Tak, te kampusy są tutaj... No, strasznie blisko są na siebie. Trzeba je trochę odsunąć od siebie. A trochę je poprzesuwamy od siebie, ale za chwilę zobaczycie, o co mi chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby je poprzesuwać, tak? Tylko tak po prostu tutaj ma jakiś większy sens oczywiście. No i teraz tutaj powinna mi wejść ścieżka taka zwykła. A nawet widzę, że taka duża by weszła. No, tylko wyłącz to i daj na dowolną. Dobra. Tak, bo tutaj będą takie ścieżki tego typu, rodzaje różne. A może tutaj, a da się też w tym porobić.
Ale nie o to mi to akurat chodzi. Chodzi mi o to, że tutaj będzie ścieżka dowodowa. Coś tu będą dwie. O, już jest. No, świetnie. Tu będzie jedna wielka... Dział utrzymania zieleni. Gdzie za zielono było. tak, tu będzie po prostu jedna wspaniała ścieżka, która będzie się aż tu ciągnąć do stołówki. No, no niech już ci będzie, że tutaj podskoczymy trochę do góry. Ale stąd już normalnie będziesz iść sobie i tu będziesz dochodzić. Po prostu im brakuje takiego zwykłego jednego połączenia. Jak im takie połączenie damy, to będą na pewno szczęśliwi. I tutaj obok tego będzie sobie oczywiście szła też... Szła... o, coś takiego. Dobra, niech się zapisze i kończymy. Świetnie, i tutaj będzie to sobie schodzić trochę w innym miejscu, ale tak czy siak. Właśnie, czy to będzie jakoś inaczej wyglądać ta droga? Tak, inaczej wygląda. A nie, tego to nie jest. Tak. Jest inny płotek. Serio. Serio, paradoks. Tylko inny płotek zabiliście tutaj. No, to jest trochę przegięcie, ale na moich. Ale możemy im to zmienić. Dobra, tutaj to wyrzuć. I tutaj... No fajnie by było, żeby tutaj była taka ta ścieżka. A żeby była taka ta ścieżka, to trzeba robić to na podniesieniu niestety chyba. A bo tutaj to nie wejdę, no bo są kampusy, co nie. Na większości miejscach raczej nie będę gdzie chciał to chodzić. Ale tutaj akurat nie jest aż tak źle, więc... Czekaj. Wejdzie tutaj. Tu wejdzie, bo ja mówię, że wejdzie. Dobra. Tutaj weszło. I stąd tutaj też wejdzie. Dobra, to zrobimy. I tutaj ta ścieżka dochodzi i ta druga ścieżka, czyli ta, też dochodzi. Tak, dokładnie ta. Tak, można chyba bliżej siebie łączyć. Te wszystkie rzeczy. Dobrze, to kończymy dzisiejszy odcinek, bo jest już zbyt długi. Wy nie macie cały czas prądu, albo wy mieliście prąd, tylko drutu do niego usunął. Na której bombaj robiliśmy. Właśnie, czy tam ktokolwiek dojeżdża? Tutaj. Tu będą dojeżdżać, może jakimś zrobimy ścieżkę. No, to jest bardziej możliwe. A tak bez ścieżki tutaj, to właściwie rzeczywiście jest bez sensu. Dobrze, zobaczmy, jak ludzie korzystają z tej linii najpierw bombajowej, bo tam ta jeszcze się dopiero rozjeżdża. Dobrze, już się chyba rozjechało. Nie ma takich bardzo dużych, pełnych bombajów, jak było na początku, więc możemy zjechać trochę do 300, tak? Bo to był po prostu chwilowy hit, ale widzę, że cały czas 57 osób jest tutaj, przy wylocie z tego. 30 jest cały czas na wylocie stąd. No i 33 jest tutaj. Chyba, no to całkiem nieźle. A jak jest drugą linią? O, tą nową. Tutaj jest chyba więcej ludzi. Tak, tutaj jest też, o, widzimy tutaj ładnie ten przejazd teraz z kolei. No właśnie. I tak, mamy tutaj 107, tutaj 74, no to też jest całkiem zyskownie. Tutaj to trzeba dorzucić też do 200%. No ale tutaj to wiadomo, to jest taka linia. A zobaczmy, na pierwszym szlanku jest, było 6 osób przed chwilą. No ale to całkiem nieźle. No ale pojawiła się fala zgonów, bo zbyt szybko daliśmy, żeby się wszyscy wprowadzali, tak? A z tego co widzę, rzeczywiście jest plan z krematorium. Nie ma tu krematorium. Obiekt pełen. Teraz mi to mówisz, człowieku. Teraz mi to mówisz. Serio. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek mi się podobał. Jeżeli tak, zostawcie go łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzielny dzwoneczek. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Próbujemy dalej ciągnąć tutaj z tym kampusem, ale aktualnie mamy tutaj jedną wygraną. Mamy już tutaj jedną wygraną. Świetnie. I tak, z tego co kojarzę, mamy jedną dla wszystkich. Okej. Okay. Koszykarskie, tak, i nie możemy tutaj osobno na nich trenować, bo jest dla nich obydwoje, więc po prostu teraz zużywamy, jeżeli postawiliśmy to. I koszykarze, pływanie, mamy 4 przegrane, o kurde, no, powinniśmy trochę na reklamę,
Koszykówka, mamy 5 wygranych. No to całkiem nieźle, całkiem nieźle. I zyski też powinny być całkiem niezłe. Ile nam brakuje do kolejnego poziomu? Kupy ludzi. Naprawdę kupy ludzi. Jest niby 506 studentów, ale ich nie widać tutaj. Dodamy tutaj drzewka i może po prostu będzie więcej ludzi chciało. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!